Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro będziemy pod wpływem wyżu z nad północnego Bałtyku i nadal docierać do nas będzie ciepłe powietrze. Dzięki wyżowi będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. Rano i do południa w wielu miejscach będziemy mogli liczyć nawet na bezchmurne niebo. Niestety nie wszędzie ta ładna pogoda utrzyma się do końca dnia, bo po południu od Dolnego Śląska po Podkarpacie pojawi się front atmosferyczny i on przyniesie z sobą chmury i słabe przelotne opady deszczu. Jutro ciepło, od 18 stopni na Podlasiu do nawet 23 w województwie lubuskim. Sprawdźmy, co u nas. Noc w naszym regionie pogodna, z dominacją bezchmurnego nieba, ale z silniejszym wiatrem dochodzącym do 55 km na godzinę, a na termometrach od 7 stopni w Kłodzku do 11 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro od rana na Dolnym Śląsku będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. I dopiero po południu w naszym regionie pojawi się front atmosferyczny i chmury frontowe, z których miejscami popada słaby, przelotny deszcz, a termometry pokażą od 18 stopni w Kłodzku do 21 we Wrocławiu i w Legnicy. Dzisiaj nie będzie się wahać, ostatecznie wyniesie 1003 hektopaskale. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Biometr zmienny, warunki drogowe na ogół dobre, pogorszą się tylko w czasie opadów. I o pogodzie to wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia. Thank you.